30 kwietnia, Ministerstwo Finansów, to tutaj dzisiaj powinny prowadzić wszystkie Polaków drogi, tych, którzy jeszcze PIT-a swojego nie rozliczyli, więc wybraliśmy to miejsce, żeby porozmawiać z naszym gościem, dr Janusz Fischer, Uniwersytet Warszawski, ale także Kancelaria Gessler. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pan już ma to za sobą pewnie, prawda? Tak, już zdążyłem to zrobić. Czy to kiedykolwiek pana bolało, czy jako specjalistę od takich spraw to zawsze było łatwe, lekkie i przyjemne? No nie jest to nigdy łatwe, lekkie i przyjemne, w szczególności jeżeli źródeł tych dochodów jest szereg. Jeżeli na przykład ma się zlecenia z kilku źródeł krajowych czy zagranicznych, jakieś prawa autorskie, także to jest troszkę pracy, ale nie jest to coś, co przekracza możliwości przeciętnego człowieka. No szczególnie, że dzisiaj tych możliwości wysłania PIT-a elektronicznie jest tyle, jakby to było coś rzeczywiście prostego. Dokładnie tak, to jest w tej chwili znacznie prościej niż było, ponieważ Ministerstwo Finansów opracowało elektroniczny system składania zeznań podatkowych. Mało tego, są tak zwane wstępnie wypełnione już zeznania podatkowe, które tylko należy zweryfikować i potwierdzić przy wykorzystaniu kwoty dochodu z poprzedniego PIT-u, z poprzedniego roku. Także w tej chwili jest rzeczywiście łatwiej. Natomiast jest jedna rzecz, która jak gdyby można powiedzieć, że nie jest łatwiejsza, dlatego że w poprzednich latach w przypadku osób, które miały tylko dochód z jednego miejsca, na przykład ze stosunku pracy, no one mogły zwrócić się do pracodawcy, aby sporządził tak zwane roczne obliczenie podatku. I to zastępowało zeznanie, czyli jak gdyby u podatnika nie występowały żadne obowiązki. W tej chwili już tego nie ma, czyli każdy musi jednak samodzielnie do tego podejść, albo zrobi to ręcznie, albo to zrobi elektronicznie, względnie zwróci się do profesjonalnego doradcy. Pan to zrobił w jaki sposób? No ja zrobiłem oczywiście tradycyjnie. Tradycyjnie, samodzielnie, ponieważ to jest dosyć dużo tutaj elementów. Miałem również, rozliczyłem żonę, także ja zawsze robię samodzielnie. To jest z każdym rokiem łatwiejsze, trudniejsze, czy prawo tak się zmienia podatkowe, że właściwie tutaj nie można tego porównywać? Nie ma jakichś zasadniczych zmian, doprawdy. To zmieniają się oczywiście pewne jakieś drobne szczegóły, możliwości dokonywania pewnych odliczeń, ale co do zasady ten system nie jest zmieniany tak radykalnie, tak żeby to jakaś była, bym powiedział, rewolucja powodująca kompletną zmianę perspektywy. Zawsze znajdują się tacy, którzy czekają z tym na ostatnią chwilę i zastanawiam się, skąd się to bierze. Czy właśnie z tego strachu, że to jest tak trudne, czy ze zwykłego zapomnienia? To jest chyba połączenie, panie redaktorze, trochę takiego tradycyjnego, a jeszcze zdążę, plus dochodzi do tego taka, bym powiedział, no, brak wprawy, to się robi raz w roku, w związku z czym nie ma, jeżeli się tego nie robi jakoś tam częściej, a nie ma powodu, żeby robić to częściej, to człowiek do tego podchodzi troszkę z obawą. Natomiast lepiej zrobić to wcześniej niż czekać na ostatni moment, dlatego że mogą być konsekwencje dosyć negatywne za niezłożenie zeznania, a względnie za niewpłacenie. Przy czym niezłożenie zeznania jest z punktu widzenia sankcji gorsze niż niewpłacenie tej ewentualnej różnicy, którą trzeba wpłacić. Właśnie mówi pan ewentualnej, może to jest tak, że każdy myśli sobie, pewnie będę musiał dopłacić, to im później się dowiem, ile, tym lepiej dla mnie. No tak, to rzeczywiście dla tych, którzy muszą dopłacić, to lepiej złożyć to pod koniec tego okresu, czyli pod koniec kwietnia. Natomiast jeżeli mamy jakiś ewentualnie zwrot z Urzędu Skarbowego, to lepiej złożyć od razu na samym początku roku, no bo wtedy ten okres na zwrot 3-miesięczny już biegnie od tego momentu. Także to dla różnych podatników będzie miało jak gdyby różne przesłanki. Nawet dla pana zdarzają się takie przepisy, które można interpretować na różne sposoby, które są trudne, które trochę spowalniają wypełnianie PIT-a? Czy były problemy swego czasu z tak zwanymi ulgami mieszkaniowymi? To mogło rodzić u niektórych podatników problemy, w szczególności gdy zbywali mieszkanie. Tam są takie trzy różne zasady dotyczące opodatkowania dochodu z tego tytułu, w zależności od tego, kiedy taka nieruchomość została zbyta. Więc to mogło rodzić ewentualne problemy, czyli zbieg sytuacji tego normalnego dochodu i powiedzmy dochodów z innych źródeł, tu na przykład dochody kapitałowe z obrotu papierami wartościowymi, czy też ze zbycia nieruchomości, to mogło nastręczać problemów, dlatego że system no, nie jest prosty i nie może być prosty. Jeżeli ktoś uważa, że system podatkowy może być prosty, łatwy i to w ogóle jest robota na 5 minut, to się głęboko myli. To... Zawsze człowiek tak sobie marzy, żeby to wypełnianie tego PIT-a to było łatwe, lekkie i przyjemne. Nawet jeśli inwestuje na giełdzie, wynajmuje mieszkania, ma 2 etaty, 7 prac społecznych. Wydaje mi się, że w odniesieniu do przeciętnego podatnika, który właśnie nie ma tych dodatkowych źródeł dochodu, tylko utrzymuje się powiedzmy z tytułu umowy o pracy, ma dochód czy z umów zlecenia, czy umów o dzieło, prostszym byłoby po prostu wprowadzenie jednolitego podatku pobieranego u źródła i wtedy to zeznanie nie byłoby potrzebne. Czyli płatnik wypłaca, pobiera podatek. Inny płatnik wypłaca, pobiera podatek. Sprawa się zaczyna oczywiście komplikować w momencie, kiedy są dochody z wielu różnych źródeł, niekoniecznie właśnie takich prostych jak dochód z tytułu pracy, czy z umowy zlecenia, czy umowy o dzieło.
dzieło. Względnie, jeżeli ktoś prowadzi oczywiście działalność gospodarczą, to wtedy to już jest bardziej skomplikowany system i wtedy rzeczywiście zeznanie jest konieczne. Ale wydaje mi się, że można by to radykalnie uprościć, przynajmniej w odniesieniu do tej ogromnej większości podatników, którzy mają najczęściej dochód z jednego, względnie z dwóch źródeł. Łatwiej rozliczyć się, kiedy ma się etat, czy jak się ma własną działalność? No oczywiście, jak się ma etat, bo wtedy dostaje się PIT-11, który się przepisuje po prostu w dane z niego do formularza zeznania podatkowego. Natomiast przy własnej działalności no to trzeba liczyć przychód minus koszty przychodu, dopiero dochód do opodatkowania. Po drodze są jeszcze zaliczki, które samodzielnie trzeba wpłacać. Także nie wątpię, prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej na tych zasadach, czy to ogólnych, czy podatkiem tak zwanym liniowym, 19%, jest nieco trudniejsze, ale znowu też nie jest to tak zwane... Nie jest to nic nadzwyczajnego, tego, czego nie można by zrobić, tylko trzeba po prostu do tego się troszkę przyłożyć, tak? Do każdej działalności. Tym bardziej, że chodzi o nasze pieniądze, a więc jest to dosyć ważne zagadnienie. Oj, to prawda. Szczególnie jeśli chodzi o nasze pieniądze, to jest też tak, że skarbowy ma te 3 miesiące na oddanie. My mamy bardzo mało na to, żeby na czas wpłacić. Rozumiem, że ta 30 kwietnia, tuż przed północą, to jest ostatni moment. Tak, tak. Tutaj jest taka sytuacja, że w niektórych latach, na przykład 30 kwietnia wypadał w niedzielę, a więc dzień ustawowy wolny od pracy. Później był 1 maja, czyli też święto, a więc ustawowo, dzień ustawowo wolny od pracy, a więc ten deadline, ta ostatnia data przypadała 2 maja. W tym roku tak nie jest. Dzisiaj jest ostatni dzień, naprawdę ostatni, najostatniejszy można powiedzieć. Nie ma już żadnego przedłużania na maj. Ostatni, najostatniejszy, to ładnie zabrzmiało. Czy ci ludzie, którzy pracują tutaj, myśląc generalnie bardziej o budynku, to oni z każdym rokiem ułatwiają czy utrudniają nam zadanie? Wydaje mi się, że jednak ułatwiają. Ten system elektroniczny, tego wstępnego wypełnienia danych, jednak bardzo wiele zmienił, dlatego że nawet statystyka pokazuje, że coraz więcej podatników składa elektronicznie te zeznania, nawet czy to korzystając z takich programów, które są dostępne w internecie, czy też z programu Ministerstwa Finansów, to jest łatwiej, zdecydowanie łatwiej. Ja na przykład przygotowując własne zeznanie, również skorzystałem z formularza ze strony internetowej Ministerstwa Finansów, czyli już nie papierowe wypełnianie, tylko po prostu formularz elektroniczny, który wypełniłem, wydrukowałem, ponieważ tam było szereg różnych pozycji, tak jak mówię, jeszcze wykonałem tę pracę za żonę, ją rozliczyłem, która też miała dochody z różnych źródeł, w związku z czym to wymagało większego skupienia, ale odbyło się po części już drogą elektroniczną. Samo złożenie było papierowe, ale wypełnianie było elektroniczne. Dla ludzi, którzy nie wiem, są w związku i na przykład rozliczają się wspólnie, to wciąż obowiązuje jeszcze, tak? Takie wspólne rozliczanie małżonków? Tak, jeszcze jest to obowiązuje i to jest dosyć korzystne, w szczególności w sytuacji, kiedy są zróżnicowane dochody. Typu jedna osoba na przykład nie pracuje, żona zajmuje się dziećmi, czy z jakichś innych powodów jeden z małżonków nie pracuje, a drugi uzyskuje relatywnie wysokie dochody, wtedy jest to jakby zliczane, dzielone na pół i liczy się dwukrotny podatek od takiej jak gdyby połówki dochodu łącznego, co jest dobre, dlatego że gdyby je rozliczać tylko tę osobę, która ma wysoki dochód, to być może część dochodu byłaby opodatkowana już według stawki 32%, a tak być może, że obie osoby znajdą się w tym pierwszym przedziale, czyli rozliczą się według stawki 18%. To jest korzystne właśnie w sytuacji zróżnicowania dochodów. Doktor Janusz Fischer, Uniwersytet Warszawski, Kancelaria Gessel także. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję, za te podpowiedzi. Mam nadzieję, że wszystkich nas mniej zaboli. 30 kwietnia, dziś do północy mamy czas. I tyle właściwie możemy powiedzieć sprzed Ministerstwa Finansów, tego, które chroni, żeby wszyscy to w miarę bezpiecznie i bezboleśnie zrobili. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie doktorze. Już za chwilę, na koniec, zgodnie z obietnicą, zaraz po Onet Rano wiem niespodziankę od Kapeli Praskiej. Jeszcze trzymałem niańkę za kieckę, kiedy żyłem warszawskim dzieckiem. Tu przeżywałem okres tubacki, tu z dziewczętami miewałem schadzki. Tu rymowałem pierwsze wyrazy, tu się żeniłem pierwsze 3 razy. Tutaj przeżyłem bomby niemieckie, jestem jak rzekłem warszawskim dzieckiem. Są różne piękne, wielkie stolice, a ja Warszawą tylko się szczycę. Tu mi jest dobrze, tu mi radośnie, gdy ona rośnie, serce mi rośnie. I sam do siebie nieraz się śmieję, że tak spełniła nasze nadzieje, że tak modnieje i tak pięknieje nasza Warszawa. History dzieje.